kochani, zapraszam Was dzisiaj na nowy film z rzeczami, z zakupami do domu, czyli po prostu haul domowy. Jeżeli lubicie tego typu filmy, to poproszę o kciuka w górę, to będę nagrywała po prostu je częściej. I dużo z tych zakupów zostało zrobione przypadkowo, nie wiem, na przykład podczas zakupów spożywczych, ale nie tylko. Więc słuchajcie, zacznę może od sklepu, który bardzo lubię, czyli Pepco. Dużo, słuchajcie, fajnych rzeczy, modnych i tanich. I tutaj, słuchajcie, mam pierwszą rzecz, czyli kocyk. Bardzo lubię kocyki, no i się skusiłam na ten. On jest chyba z kolekcji walentynkowej i był w dwóch kolorach. Jeden był właśnie taki pudrowo-różowy z serduszkami, a drugi był szary. Zdecydowałam się na różowy. Jakoś ten różowy bardziej mi przypadł do gustu. Możecie zobaczyć z bliska, jak on wygląda. Naprawdę fajnie wyglądają te wytłoczone serduszka. Jest to koc mały, 130×170, czyli nie nadaje się do przykrycia łóżka, tak jak tutaj z tyłu często przykrywam łóżko kocami, ale taki do codziennego użytku jest fajny, spoko, za 30 zł. Bardzo mi się spodobał. No i tak powiem szczerze, że chodziłam wokół niego, chodziłam, jak zobaczyłam, że w sklepie jest ostatni, to już go wzięłam, ale w innych Pepco też widziałam, jest ich sporo. Także jeszcze są. Następnie, słuchajcie, do kompletu. Znaczy do kompletu. No ja tak nie kompletuję rzeczy, ale bardzo mi się spodobała ta faktura, więc stwierdziłam, że sobie kupię również poduszki i kupiłam takim samym kolorze poduszki. Tak one wyglądają. One są właśnie z takiego kocykowego materiału. Ten szary spada mi. Odłożę sobie tutaj też. Szary kolor jakoś mniej mi się podobał i to jest wymiar 40×40. Koszt jednej poduszki to chyba 10 zł, dokładnie tak, więc nie jest to drogo, a naprawdę super są takie poduszki. Ja też do spania taką poduszkę małą zawsze mam i najlepszy jest, słuchajcie, taki milutki materiał. Następną rzecz, którą kupiłam, jest to rzecz z promocji z Pepco. Widziałam te rzeczy już wcześniej, tylko teraz był ograniczony wybór, jeżeli chodzi o nadruki. Tutaj, słuchajcie, jest taki związany z ubraniami, bo jak wiecie, albo jeżeli nie wiecie, to niedługo będę otwierała swój sklep właśnie z ubraniami między innymi. Więc stwierdziłam, że fajnie będzie wyglądała ta ramka po prostu na zdjęcia do tego sklepu, także już niedługo Wam powiem, jeżeli po prostu będzie sklep otwarty, to śledźcie mnie to gdzieś tam na Instagramie, na Facebooku i na pewno jakiś film nagram o tym, także Was na pewno poinformuję. I ta ramka była przeceniona z 5 zł na 3 zł, więc całkiem fajna cena i w ogóle fajnie wygląda to powieszone na ścianie, zobaczcie sobie tak na tle na przykład tej poduszki, naprawdę super. Dobra, i kolejna rzecz, słuchajcie, też jakaś z przeceny mi tutaj się trafiła, zaraz ją odnajdę. Właściwie nie wiem, to chyba jest jakiś świecznik, ale nie wiem, czy będę go tak wykorzystywała, może troszeczkę inaczej. I zobaczcie, jest to taki szklany pojemnik biały, znaczy przezroczysty, z białym napisem i było to przecenione na 3 zł z 5, więc ta piątka też nie jest droga. Nie wiem, czy to nie jest przypadkowa jakaś świąteczna kolekcja, ale mimo wszystko bardzo mi się to podoba. Z Pepco jeszcze coś kupiłam, tak, kupiłam sobie rolki, takie wiecie, do ubrań, żeby sobie to, że tak powiem, odpylić. I dlaczego je kupiłam? Dlatego, że słuchajcie, są tutaj flamingi, a jak wiecie, flamingi ja uwielbiam i tutaj na pewno flamingi znajdą się w tym holu zakupowym. W każdym filmie, gdzie coś kupuję do domu, zawsze są flamingi. I te rolki kosztowały 5 zł, także to. I ostatnia rzecz z Pepco. Jest to rzecz z promocji, rzecz nie na teraz, tylko na potem. Jest to, słuchajcie, taka tacka z różnymi foremkami. Także stwierdziłam, że foremki będą super, bo są świąteczne. A ja nigdy nie mam innych foremek niż na przykład jakieś tam ciastko, gwiazdka. A tutaj jest bardzo dużo różnych, nie wiem, choinki, aniołki, bałwanki, mikołaje, wszystko. Gwiazdki kosztowało to 10 zł razem z tacką i razem z foremkami, więc uważam, że jest to niedrogo, a było to przecenione z 15 zł. Także tak to wygląda. Jakaś duża przecena to nie była. I słuchajcie, kolejne zakupy to będą rzeczy z Rossmana. I w Rossmanie kupiłam sobie taką dekorację stojącego kaktusa. Był jeszcze w kolorze białym. Ja zdecydowałam się na ten w kolorze takim zielonym, miętowym. Ten biały był matowy, a ten jest taki błyszczący. I to było przecenione z 20 zł na 5 zł. I stwierdziłam, że to będzie taka fajna wiosenno-letnia ozdoba. I w Rossmanie, słuchajcie, jeszcze kupiłam taki oto kubeczek i tak on wygląda, zobaczcie sobie, bardzo fajne wzory, tutaj jest na przykład pudrowy, różowy, tutaj kropki, paski, tu jakieś coś marmurkowo-drewniane, czarny i słuchajcie, ten kubek był na przecenie i kosztował złotówkę, więc ja mam bardzo dużo kubków, ale była super cena, a ogólnie jest naprawdę bardzo fajnie. I następne rzeczy tutaj, słuchajcie, albo dobra, niech będzie ten sklep. Tutaj są rzeczy z Carrefoura. Tutaj mam takie opakowanie, o którym Wam zaraz powiem. A w Carrefourze kupiłam sobie dwa talerzyki. Te talerze mi się już naprawdę bardzo długi czas podobały. Stwierdziłam, że skoro mi się podobają, to sobie je wezmę i wzięłam je w dwóch sztukach. Jeden
talerz chyba 13 zł, jak się nie mylę, kosztował. I tak on wygląda, jest biały, w czarne kropeczki z napisem Hello. Także taki słodki, ja lubię biel, lubię czerń, lubię pastele, a tutaj akurat w pastelowym różowym kolorze jest ten talerzyk. I właśnie tego typu talerzy jakoś za dużo nie mam. Ja też nie jestem fanką kupowania całej zestawy, bo też nie przyjmuję gości do domu, a dwa z kompletu mi wystarczą. I lubię szczerze taki misz-masz w domu, lubię takie rzeczy. I kolejne dwie rzeczy, które uważam, że są warte uwagi i chyba były w niedrogiej cenie. Tak jak przyszłam do domu, to się zastanawiałam, że mogłam sobie więcej tego kupić, no ale zawsze mogę to kupić. Słuchajcie, są to miseczki z podwójnego szkła. Jedna taka miska kosztowała 9 zł, więc wydaje mi się, że niedrogo, a naprawdę fajnie to wygląda. Chciałabym kupić nie szklanki takie, tylko kubki, a może szklanki też, więc jeżeli gdzieś widzieliście w niedrogich cenach, to mi powiedzcie, bo tutaj jest taka kulka. O nie, nie zauważyłam tego. To nie jest przyklejone? Trochę dziwnie to jest, słuchajcie, wykończone tutaj na końcu, ale cóż, tak jakby z takim bąbelkiem. Szczerze mówiąc, nie przyglądałam się tym miseczkom w sklepie, po prostu wzięłam dwie, mogłam zajrzeć i sprawdzić, bo tutaj niestety, no nie zobaczycie tego, ale coś tutaj na dole jest jakby przyklejone, albo taki bąbelek z powietrza, miesza o to. Ogólnie chodzi o to, że muszę tu coś włożyć, żebyście to zobaczyli, może zrobimy to z kocem, że po prostu tutaj jakby jest zastosowane podwójne szkło i to na przykład jak jest zimna rzecz, nie wiem, czy to widzicie, tutaj po prostu jest druga warstwa szkła. Jeżeli jest zimna rzecz, to w ogóle nie czujemy, lub ciepła, to nie czujemy tego, więc możemy sobie tak spokojnie trzymać. Fajna sprawa. No nie wiem, może jeszcze to dokupię. Kupiłam w dwóch sztukach to. Co dalej jeszcze kupiłam sobie w tym Carrefourze? Ok. Kupiłam pudełko oczywiście. Czekajcie, zobaczę, czy w środku coś jest. Nie, bo może coś by było i by mi się coś wysypało. Kupiłam pudełko do przechowywania. Takich pudełek nigdy za wiele. I kupiłam je oczywiście ze względu na flamingi. Trochę dziwne jest to pudełko, bo tak odstają tutaj te rogi. I ja nie lubię takich rzeczy, bo tutaj się później robi przestrzeń między pudełkami i to trochę zabiera miejsca, ale to bez przesady, nie jest jakieś mega wielkie pudełko. 15 zł chyba kosztowało to pudełko, z plastikowe, miętowe, z flamingami. Możecie sobie teraz zobaczyć ten wzorek, tak to wyglądało. Coś tu jeszcze mam. A, kupiłam. To mnie w ogóle urzekło. To jedna rzecz. Zbyt często popcornu nie jadam, ale myślę, że jak będę jadła, to będę jadła w tym opakowaniu. To było w ogóle jakieś mega tanie. Kilka złotych to kosztowało i takie pudełeczko na popcorn. Były dużo różnych rozmiarów. No właśnie, duże też były takie pudła, wielkie, ogromne, jakby wiadra na popcorn. Ja sobie kupiłam coś takiego. Fajnie to wygląda. Całkiem fajny gadżet. Także kolejna rzecz z Carrefoura i to chyba jest ostatnia rzecz z Carrefoura, którą kupiłam. A nie, jeszcze jest jedna, dobra. Kupiłam sobie taką poszewkę, ona była naprawdę 2 zł, 3 zł, coś w tym stylu. Nie jest to jakaś rewelacyjna jakość tej poszewki na poduszkę, ale jest ok. I jest tutaj, słuchajcie, z suwakiem, a większość było z guzikiem. I stwierdziłam, że do mojego studia nagraniowego, do moich nagrywek na drugi kanał fajnie będą wyglądały takie kolorowe wąsy, ponieważ ja w moim mieszkaniu wolę zdecydowanie kolory białe, czarne, pastelowe. I słuchajcie, kolejna rzecz jest to pojemnik i on, pojemnik jakby, nie wiem jak to powiedzieć, taki worek i on kosztował chyba 17 czy 16 zł. I stwierdziłam, że fajnie będzie to wyglądało we wnętrzu raz i będzie fajnie to też się sprawdzało do przechowywania. W środku jest jakby taki śliski i można to wykorzystać na wiele sposobów. Ja często przechowuję w czymś takim koce lub poduszki lub po prostu mogę to wykorzystać na pranie. Skusiło mnie to ze względu, że fajnie wygląda to wykończenie, takie ala skórzane. Naprawdę ciekawie i jest to dość duże, także no uwielbiam właśnie takie organizacyjne rzeczy, więc tego zawsze mi brakuje. Następnie, słuchajcie, będą zakupy z Biedronki. Co kupiłam w Biedronce, już Wam pokazuję. Trochę rzeczy do domu, trochę takich rzeczy do pisania, że tak powiem. I słuchajcie, tak, pierwsza rzecz jest to poszewka na poduszkę za 10 zł. Jest to z tej najnowszej kolekcji. To jest właśnie taki wiosenny nadruk i wiosenny napis też. Bardzo mi się podoba ze względu, że jest pastelowa, z tyłu jest różowa, więc nawet jeżeli nie będę chciała ją wiosną wykorzystywać, to będę mogła sobie ją na drugą stronę przerzucić, także bardzo fajnie. Kolejne rzeczy, które kupiłam, były na przecenie. Drewniane takie łyżki, ja często takie łyżki wymieniam. I słuchajcie, one kosztowały coś poniżej 2 zł za sztukę. Pierwsza jest taka z uśmieszkiem i z szarą końcówką, a może to jest taki błękitny. Dalej jest taka zwykła z jednej strony, a z drugiej strony Made with Love napis. A następna z takimi wzorami, że tak powiem, regionalnymi, tak wygląda, no więc kupiłam 3 sztuki, było więcej, ale tylko takie mi wpadły w oko. I kolejna rzecz, oczywiście flamingi, kupiłam sobie taki mały piórniczek,
Nie wiem, czy to jako piórnik wykorzystam, czy jako malutką kosmetyczkę. Nie pamiętam ceny, szczerze mówiąc. Nie wiem, 15 zł, 10, no nie chcę kłamać tu. I słuchajcie tak, pastelowy, błękitny, pastelowy miętowy kolor i różowe, pastelowe flamingi, to coś, co lubię. Jeszcze nie zerkałam do środka, no taki zwykły piórnik i kupiłam sobie, słuchajcie, jeszcze dwa zeszyty. Pierwszy, słuchajcie, jest oczywiście z flamingami, więc jak widzicie, tak on wygląda, mają takie wytłoczone flamingi i są to zeszyty 80 kartek, notes w linie i to też właśnie jakoś niedawno się pojawiło, a kolejny skusiłam się ze względu na to, że jest brokatowy i w takim kolorze rose gold, w takim właśnie różowym brokacie, bardzo, bardzo mi się podoba, uwielbiam właśnie tego typu zeszyty, notatniki. I następnie, słuchajcie, kupiłam takie słodkie spinacze, były tutaj, ja mam kokardki, a były jeszcze z ananasami, ale te z kokardkami jakoś bardziej mi przypadły do gustu i tak one wyglądają. I z Biedronki kupiłam jeszcze sobie magnesy. Teraz nie mam tablicy na magnesy, ale na pewno w przyszłości ona się pojawi i jak gdzieś znajdę jakieś fajne magnesiki, to właśnie je zbieram. Jak widzicie, tutaj są ananasy. Ananasy też bardzo lubię, złoto, róż, biel, także na pewno jak najbardziej w moim klimacie. I słuchajcie, jedną rzecz mam jeszcze z Kika. W Kiku kupiłam sobie rzecz świąteczną, słuchajcie, już na następne święta, ale kosztowała 4 zł ta ozdoba, więc niedrogo. Jest to taka gwiazdeczka, tutaj sobie wstawiamy tea lighta, więc uważam, że fajnie będzie to wyglądało. I słuchajcie, tutaj jeszcze mam trochę rzeczy, których Wam nie pokazałam. Tutaj łącznie właśnie z tym koszem sobie to kupiłam. I kupiłam te rzeczy w sklepie Selgros, tak. No i słuchajcie, znów przeceny, więc uwaga. Kupiłam sobie dzbanek. Zawsze chciałam mieć taki dzbanek, tylko zawsze one jakoś do tanich nie należały, a stwierdziłam, że jakoś często bym go nie używała, więc poczekam, aż będzie jakaś okazja. Nie spodziewałam się, że on akurat się pojawi na przecenie i zapłaciłam za ten dzbaneczek 15 zł, więc jest bardzo fajny, biały, ze złotymi kropkami, ze złotym wykończeniem. Także naprawdę cena bardzo, bardzo atrakcyjna. I również, szczerze mówiąc, spodobał mi się jeden kubek kiedyś, ale tak jak mówię, mam sporo kubków, więc jakoś tak się powstrzymuję. Jeżeli coś jest w fajnej cenie albo coś mi się mocno podoba, no to to kupuję. I słuchajcie, ten kubek również był na przecenie. Za 13 zł go kupiłam i zobaczcie, jest on słodki, wygląda jak taka myszka mini. Tutaj ma taką pokrywkę, zobaczcie, tak się przedstawia. I nie kupiłam go początkowo ze względu, że jakoś on duży nie jest, a ja uwielbiam duże kubki, więc jest tutaj taki w kropeczki matowy i tutaj jest właśnie w takim miedzianym, różowym kolorku ta pokrywka. No super, to się przedstawia. Aha, dobra. I jeszcze jedna rzecz, tak ominę temat sklepu Selgros. Kupiłam w Tesco taki kubek ze złotym właśnie uchem, ze złotymi kropkami. Jakoś to złoto ostatnio mnie przekonuje, powiem Wam. I tutaj, słuchajcie, jest ze złotym napisem. Duży, uwielbiam duże kubki. Już z niego piłam, bardzo fajny. I kolejne dwie rzeczy. Chyba już ostatnie, które kupiłam, nie wiem jak to powiedzieć, co to jest, takie miseczki czy szklaneczki, zobaczcie, tak one wyglądają, są dosyć malutkie, bardzo mi się podoba ich faktura, a właściwie faktura tego szkła, tutaj chyba w środku zobaczycie. I powiem Wam, że były bardzo tanie, bo za dwie sztuki zapłaciłam chyba 4,50, więc naprawdę niedrogo, a fajnie będzie to wyglądało na przykład do różnych deserów, czy nie wiem, do lodów, do owoców. Takie coś malutkiego. I tak sobie patrzę, to chyba wszystkie moje zakupy. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, co najbardziej Wam się podobało, która rzecz, może macie coś takiego samego jak ja i w jakim sklepie lubicie najbardziej robić zakupy domowe. Jak widzicie, tutaj dosyć tanie rzeczy były i ja często poluję właśnie na jakieś promocje, więc jeżeli będzie jakaś fajna okazja, przecena, promocja, to napiszcie mi koniecznie w komentarzu, obojętnie pod jakim filmem. Ja zawsze czytam Wasze komentarze albo na Instagramie. O, na Instagramie zawsze... Na Instagramie jestem zawsze aktywna, także zapraszam. Instagram glampaula1, Facebook i tak dalej. Wszystkie moje linki znajdziecie na dole. Łapki w górę, jeżeli się podobało. Na dole czerwony przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco. Wtedy od razu dowiecie się o nowym filmiku, jeżeli klikniecie dzwoneczek. A niedługo zbliżają się moje urodziny, więc przedurodzinowy prezent. Nic nie kosztuje to Was, taki subskrypcja, a mnie będzie bardzo cieszyła, bo już dobijamy do pełnej liczby subskrybentów. Byłoby bardzo fajnie. Pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa.